Soja siana jest właśnie metodą strip till, tylko że siana jest łapą zbożową. Tą soję sieje po rzepaku, gdzie to nie jest zbyt dobry przepląt. Chwasty tu odgrywają największą rolę. Ja zrobiłem doglebówkę, to była pendimetalina i metrybuzyna. Bezpośrednio w ogóle trzeba to bezpośrednio przed siewem zaprawiać. Roślina, która w porównaniu do zboża potrzebuje 4 do 5 razy mniej wody. Takim szkodnikiem u mnie go nigdy jeszcze nie było, ale tam motyl, rusałka. Te siewki młode są bardzo chyba smaczne. Powiedz mi, jak soja pod względem ekonomicznym wychodzi? Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Gościmy z powrotem u Sławka Typikowskiego, którego już powinniście doskonale znać. Witam się i przy okazji od razu gratuluję, bo co przyjeżdżamy, to coś nowego, nowe konkursy. Widziałem, że prezydent wręczał jakąś nagrodę. Co to za nagroda? Pochwal nam się. Konkurs to jest rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym Agroligi 2021. W tamtym roku o tej porze zostałem mistrzem województwa lubelskiego i reprezentowałem nasze gospodarstwo na szczeblu krajowym. Tam zostaliśmy wicemistrzami krajowymi. Na tym konkursie cała ta właśnie gala odbywała się w Pałacu Prezydenckim. Coś pięknego. I oprócz tego, że dostaliśmy ten tytuł wicemistrza krajowego, to jeszcze od prezesa KRUS-u nagrodę specjalną, puchar, który za zasady BHP, które tam widać, komisja zauważyła, jak są to wszystko zrobione w gospodarstwie i estetyka gospodarstwa. Mnie pozostaje tylko i wyłącznie pogratulować i dopowiedzieć jedną rzecz, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o konkurs na najfajniejszą rodzinkę, też moglibyście wygrać. Kto zna rodzinę Typikowskich, ten doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię. Naprawdę warto poznać tych ludzi, także gratuluję jeszcze raz. Okay. Przechodzimy do tematu tego właściwego, po co się tutaj właśnie spotykamy i po co właśnie nas oglądacie, czyli do soi. Soja, na Waszą prośbę było dużo komentarzy dotyczących tego, żeby nagrać odcinek u Sławka. No i Sławku, zacznijmy więc od początku. Wiemy, że masz gleby bardzo lekkie, gleby klasa bonitacyjna 5-6. Jest tutaj soja, zacznijmy od początku, od samego siewu. Co poszło tutaj z nawożenia? Z nawożenia to podłapę, w ogóle uprawa pasowa. Zasiana ilość polifoska 6, 150 kg na hektar. Tu rok temu był rzepak o zimy, słaby, bo 2,5 tony, zmarzło to tam, jak tam wiadomo, w tamtym roku było, później już tylko było i gorzej, ale także z rzepaku prawdopodobnie tam sporo zostało. Ja akurat właśnie tą soję sieję po rzepaku, gdzie to nie jest zbyt dobry przeplon pod rzepak, pod soję rzepak. Dlatego, że tam zgnizno twardzikowa też może się przenieść na to, ale no, innej możliwości w zasadzie nie mam. Nie? W zmianowaniu. W zmianowaniu, że po zbożu się je rzepak, a tutaj no, tak wchodzi tyle i ta kukurydza i soja jeszcze. Także tak to wygląda. Soja siana jest właśnie metodą strip till, tylko że siana jest łapą zbożową. Aha, rozumiem. Kiedyś próbowałem... Kilka lat temu jeszcze, jak nie była, to była orka, no to normalnie siewnikiem co druga redlica. Później, jak już miałem agregat do uprawy pasowej, to siałem w rzędy co 37,5 cm, a teraz już 2 czy 3 lata właśnie redlicą do, łapą do zboża. W rzędach wychodziło tak, że odstępy między te 37,5 cm dosyć szeroko, wzrost powolny soi na początku wegetacji i zachwaszczenie, gdzie w ogóle w soi to chwasty tu odgrywają największą rolę. Jeżeli sobie z tym poradzimy, to reszta już jest, wydaje mi się, bezproblemowa, bo nawożenie małe. No i właśnie jeszcze do tego siewu.
materiał. Przełożyłem to na relicę zbożową, gdzie te rośliny są rzucane na 26 cm rzutowo, nie są w rządkach, gdzie moim zdaniem, raz, że tak jak tu widzimy, już tam zakrywa się łan, gdzie będzie, gdzie jakby ona dominuje, gdzie w rzędzie dosyć długo mamy to otwartą przestrzeń. Rośliny w rzędach też się bardziej jakby męczą tam, bo są gęsto obok siebie. Wydaje mi się, że mniej się rozkrzewiają. Tutaj no, chyba już trzeci rok w takim sposobie jest zasiane żerlicą i wydaje się lepiej. Odnośnie materiału siewnego, to połowa, to jest 10 hektarów, połowa jest zasiana kwalifikatem, odmiana Abaka. I to komplet posiany, zaprawiona nitraginą, a ja swoją zaprawiałem hejstikiem, tak półtorej dawki na hektar i tak bezpośrednio w ogóle trzeba to bezpośrednio przed siewem zaprawiać. Nie może być to na słońcu, w ogóle nawet siewnik, żeby był zakryty. Wszystko pozakrywane. Pozakrywane. Tak? I samo zaprawianie też zaprawiamy wieczorem, gdzieś tam no, na hali. Czyli unikacie słońca z zeszłego cenę, tak? No też i do tego też jeszcze no, woda nie może być z wodociągu chlorowana, tylko ma być ze studni zwykłej czy z robu. To jest bardzo ważne. Ciekawe. Bo tutaj możemy sami sobie tym chlorem ją od razu bakterie zabić. I co jeszcze o tę roślinę? No, roślina jest moim zdaniem bardzo fajna. Musimy się tylko tego nauczyć, żebyśmy mogli no, uzyskiwać jakieś plony, które będą nam przynosiły zysk. Bo sama w sobie jako roślina, która robi nam płodozmian, jest bardzo dobrym tam się utównika między zboża a rzepak, to jest bardzo dobry przerywnik i to, że ona ma system korzeniowy bardzo dobrze rozwinięty, roślina, która w porównaniu do zboża potrzebuje 4 do 5 razy mniej wody. A w ogóle tej wody bardziej opadowej, bo grunty, jakie lubiłby soja, to żeby były przewiewna ziemia, ciepła, nie jakieś zwięzłe, zgrudziałe, tylko to musi być... No lepsze i trudno sobie. No to akurat to już drugi kierunek, bo właśnie jeśli chodzi o glebę, to my jesteśmy na 6. klasie. Ja wiem, to jest o tym jak najbardziej. Widzicie, no las to wszystko jest 6. klasa, ale to specjalnie, bo tam dalej jest 4. B i 5. Także, ale to chciałem, żeby w tej najgorszej... Nie sztukuje, co prawiać na tych najlepszych glebach, także no pokazujemy te słabsze. Ja właśnie tak gdzieś tam kiedyś, 20 lat temu zaczynało się od rzepaku, gdzie też rzepak nie jest na takie gleby. No jakoś udało się coś tam na tym ileś lat przeżyć na tej roślinie, to teraz właśnie trzeba próbować tą soję. Czyli już ileś lat uprawiasz ten soję? Uważasz, że ona będzie w przyszłości w twoim gospodarstwie zostanie? Czy po tym, jak już będziesz mógł zmienić, bo wiemy, że też jesteś zobligowany do utrzymywania pewnych roślin na polu przez pewien okres czasu, czy będziesz szukał jeszcze jakiejś alternatywy? Czy z kolei może dynia, gdzie wiem, że tutaj gospodarstwa w okolicy też mocno powchodziły? Bądź słonecznik, który coraz częściej... Rośliną. Tak, zgadza się jak najbardziej, więc moje pytanie brzmi, czy ta soja twoim zdaniem zostanie w gospodarstwie? No, tak bym chciał. Ja na tą roślinę stawiam, że właśnie firmy chemiczne, które produkują nam środki ochrony roślin, bo to jest najważniejsza sprawa, bardzo nie lubi chemii soja. Soja uprawiana w ekologii jest o wiele lepiej rozwinięta, tylko no wiadomo, musimy mechanicznie sobie poradzić z chwastami. Ale reszta to już jest tak. Na tą chwilę to nie ma tak bardzo szkodników w soi. Takim szkodnikiem u mnie go nigdy jeszcze nie było, ale tam motyl, rusałka, to on gdzieś tam, to tak się z tego, co koledzy mówią, no to może być takim problemem. U mnie teraz, tutaj jak widzieliśmy, jest biedronka azjatycka. Nie wiem, skąd to się wzięło. Traktujesz jako szkodnika, czy jako sprzymierzeńca? Na razie ja traktuję jako sprzymierzeniec, bo tam no, może się zajmuje
mszycami lub tam jakimiś, że chyba ma jeszcze coś, ale mam nadzieję, że to sobie gdzieś tam odejdzie. Czyli tutaj działanie się... do podobnej naszej tej znajomej, czerwono-czarnej biedronki, tak? Czyli to likwiduje... To kropka, czy jak tam... Jak się... to jest zwykła biedronka siedmiokropka. Siedmiokropka. To ona jest przymierzeńcem rolnika i chyba i ta jest, tak mi się wydaje, na tą chwilę, ale jakby to się nasilało, to jakby nie będzie głodna, to chyba będzie jadła liście, no bo czymś musi się żywić. Jest jej sporo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No to przeszliśmy tak naprawdę do tych problemów chyba największych. Mówiliśmy tutaj o insektach, a co z chwastami, które też wymieniłeś jako ten najtrudniejszy przeciwnik w uprawie? No chwasty, no to ja staram się to robić od chwaszej doglebowo. W tym roku też tak było zrobione. To był poplon po rzepaku, pszenżyto, owies i rzepak jary. I to tam dopiero w marcu było przetalerzowane pole, a później broną mulczową, takim chwastownikiem, to było tak przejeżdżone z dwa razy. Żadne chemii tu przewschodowo nie było dawane, żeby tam to się pozbywać tego mulczu i tej wierzchniej warstwy, bo też się boję o gołębie, które są dla soi też takim bardzo, w okresie, gdzie ona wschodzi, to wtedy dla gołębi jest bardzo atrakcyjna. Te nasiona i te siewki młode są bardzo chyba smaczne i wyjadają. I tutaj, żeby trochę też ukryć tą soję, a wiem, że tutaj niedaleko są gołębie, no to ona została z tymi chwastami. Ja to zrobiłem, ale to były tak najbardziej, to po tej talerzówce zostało pszenżyto. Jako jednoliścienne. Ja zrobiłem doglebówkę, to była pendimetalina i jako substancja czynna i metrybuzyna. To był siana, była bodajże coś tak z 23 czy 4 kwietnia, dosyć wcześnie i tak sieje ostatnimi czasy. Wcześniej jednak, tak? Wcześniej, dlatego to się wiąże też nie tylko, że chcę, ale uprawiam kukurydzę, a też robię usługi. Rozumiem, czyli czas. Czas, żeby później agregat przestawić z tej soi na kukurydzę, to wymaga trochę pracy i dlatego najpierw zasiewam sobie soję, a później sieję kukurydzę. Rozumiem. Widzimy na polu, że te chwasty jednak są. Próbowałeś je zwalczać i co tutaj się zadziało? No jak ta zrobiona była doglebówka, było bardzo sucho. Nie przeniknęło to w glebę. No i to niezbyt dobrze zadziałało, ale ja już tu więcej nic nie robiłem, tylko zrobiłem jednoliścienne. Bo te pszenżyte, które dzisiaj widzimy, nawet są kłosy miejscami, one chyba są zwalczone, tak mi się wydaje. Bo niektóre już są białe, niektóre takie zwiędnięte. I jakoś to będzie. Ja już powiem tak sobie, nie chciałem ryzykować, żeby tutaj jeszcze czymś wjeżdżać. Już soja jest tu, gdzie stoimy, no to ma na pewno 20 cm, ale miejscami ma i 30 i no już jest dosyć duża, no i co będzie, nie? Chabry są, to ja sobie czasem wolną chwilę jakieś znajdę, 2-3 godziny i bardzo lubię sobie pospacerować i gdzieś tam sobie to zbierać. Wyrzucić. Nie, bo chabar, wiadomo, to się rozrośnie, tak. A pozostały tutaj jakieś, co... Bo później właśnie popadał deszcz i tu właśnie się zrobiło to, te chwasty zaczęły, widać, się rosną, nie? Jakieś rdesty się pojawiają, siewki też rzepaku, no ale to zobaczymy, jak one będzie dalej. Ale też w okolicy widać, że duża jest presja maku i to sądzę, że tutaj też podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o działanie herbicydami. To nie na ten odcinek, o tym też na pewno, no, na ale pewno będziemy mamy chcieli. W okolicy. Pięknie, zgadza się, to muszę potwierdzić jak najbardziej. Sławku, no to co interesuje wszystkich? No wiadomo, że uprawa jest prowadzona przez ciebie tutaj profesjonalnie, dokładasz wszelkich starań do tego, żeby mieć jak największy plon. Powiedz mi, jak soja pod względem ekonomicznym wychodzi? Gdzie ją możesz uplasować? Czy traktujesz ją jako coś, gdzie gleba odpoczywa i to jest dla ciebie wartością największą, czy jednak no, ekonomicznie też na tej soi można wyjść? No, ja, jest to i to, że najważniejsze z tego, moim zdaniem, tutaj to, co się dzieje na polu, nie? Bo tak już wiemy, to w ogóle cała podstawa mojego tutaj bycia i utrzymywania się na tych słabych glebach, to no, dbałość o glebę. Tak. Tak, po pierwsze, żeby tego nie przenawozić, bo zbyt wysokie dawki bardzo uszkadzają glebę nam, życie to biologiczne.
tutaj w poprzednim odcinku wspomnieliśmy coś tam o średnich zasobnościach, że powyżej średniej, że ciężko budować próchnicę. I rzeczywiście tak jest. Nie powinniśmy dążyć, żeby, jeżeli dążymy, żeby poprawiać życie biologiczne i ilość próchnicy w glebie, to musimy, nie możemy stosować bardzo dużych, wysokich dawek nawozów. Robić to nawet, jak to w Twoim filmie było niedawno, organoleptycznie też można to ocenić, czy to jest za dużo tych składników, czy za mało. A też i badania sobie robić i wtedy to życie biologiczne się rozwija. No to ten aspekt jakby przerywnika i płodozmianu jest tutaj bardzo ważny, ale też no, nie, charytatywnie też no nie chciałbym robić, nie? Tylko też trzeba, żeby było. Soja nie jest rośliną na szóstą klasę przeznaczoną, a ona u mnie no, w jednej trzeciej jest na szóstej klasie. No to w tamtym roku była koszona oddzielnie, szósta klasa i czwarta B i piąta oddzielnie. No to szósta klasa dała 2600 średni plon, a ta lepsza ziemia też niewiele, w tym przypadku więcej, bo ta na tym kawałku właśnie było wcześnie zasiane, były przymrozki i ona na wiosnę mi zmarzła. I taki z 1,5 hektara do 2 to praktycznie soja rosła i była bardzo ładna, ale nie miała strąków. Prawdopodobnie tak mówią, że się rozkodowała jakby. Aha, czyli, i... na takiej, ale, czyli 2600, ale mimo wszystko troszeczkę był większy no, wynik. Tak? Już tego dokładnie nie mierzyłem, bo ona i brudniejsza była, bo to był termin zbioru soi, nie, już różny. Ja staram się, żeby ta soja była, te odmiany wczesne i te średnio wczesne siać, żeby ona wschodziła tam no tak w połowie do, no we wrześniu, żeby to zebrać. Później, gdy przeciągnemy zbiór soi już na październik, no to wtedy już ciężko gdzieś się wtrafić. Do tej pory udawało się soję zbierać do 13% wilgotności. Rozumiem. Wiem, że niektórym jak gdzie tam suszę, to i po 20 kilka procent ma soja. Także tutaj jest to bardzo ważne. I także jeżeli nawet na tej szóstej klasie 2,5 tony, a nawet 2 tony i bez bardzo małych nakładach. Z bardzo niskim ryzykiem, jeżeli chodzi i o nakłady. Koszty tego, nie tego właśnie, co wkładamy, no to niewiele tutaj się ryzykuje. A tylko właśnie te chwasty, żeby z tym pokonać się i także zostaje. Tylko w tej chwili, patrząc na ekonomię, to w ostatnich latach było tak, że soja i rzepak się zrównały. Nawet czasem przewyższała cena tony soi niż rzepaku, ale to były porównywalne. W tej chwili soja zatrzymała się i praktycznie jest do rzepaku to jest pół ceny. I tu jest bardzo takie, nie wiem co się stało w ogóle na tym rynku, przecież soi takiej non-GMO jest zapotrzebowanie bardzo duże. Wiem, że ci co skupują to nawet sprzedają tą naszą soję za granicę, no bo jest bez GMO. I tutaj my jako rolnicy to jesteśmy dosyć tutaj no, zdziwieni, ale też i przegrani w konkurencji tam z tymi, co mają GMO, nie? No to, nie mają to na sobie, pewno. No, to my to mamy... jest temat też, sądzę, że na cały odcinek można by było z tego nagrywać, bo te warunki produkcji też nie chcę pokazywać stron tutaj, w którą bym pokazał, no nie są równe i zalewa nas często produkt, który jest produkowany w zupełnie innych realiach i z zupełnie innym wykorzystaniem substancji czynnych, do których my dostępu już oficjalnie nie mamy. No i tutaj właśnie ta ogólnie, nie, to jest szansa. Ja myślę, że te ceny powrócą, że się... Czyli liczysz na to, że to się wyrówna, tak? Tak, no myślę, że to jakieś zawirowanie, ta wojna, to wszystko nie wiadomo, jak to dalej się potoczy i mam nadzieję, że to się, ta sytuacja poprawi. A w ogóle ta soja to jest tak piękną rośliną, że naprawdę jak on to już zacznie, jest taka, jak zacznie to rosnąć, to naprawdę oko można cieszyć, miła w dotyku. Jeszcze ma takie cechy właśnie, gdzie tak w naszym klimacie, gdzie on się ociepla i stwarza się jakby lepsze warunki do uprawy soi w naszych tutaj rejonach, to ona jeszcze jest takie zjawisko heliotropizm, która śledzi słońce. Ona się skierowuje prostopadle, listek jej tak od wschodu do zachodu. Słonecznikuje po prostu. Tak, tak? I ona za tym słońcem dąży. Do tego jeszcze chronić się przed suszą, to
Na listkach są takie meszek, takie włoski, które właśnie tam tą transpirację jakby zmniejszają. I no, roślina przyszłości. Fajna. Spuentowałeś w zasadzie, także mam nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jeżeli jednak macie jakieś pytania do Sławka, piszcie je w komentarzach, a my z miłą chęcią na te pytania też odpowiemy. Sławku, jeszcze raz gratulujemy w takim razie. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy wizytować u Ciebie na polach. Gratulujemy kolejnych wygranych. No już boję się, co będzie kolejnym razem, no ale cóż, będziemy przyjeżdżali regularnie, zobaczymy, jak ta później soja. Może na żniwa przyjedziemy. O, jak chcecie, żebyśmy przyjechali na żniwa, to dajcie znać. Zobaczymy, zważymy wszystko, ale sądzę, że ten pomysł będzie fajny. To jeszcze może, bo nie powiedzieliśmy o opadach. Ilość opadów? 40 poszło w ostatnim czasie? Wiecie, zawsze to był tu wielki problem w tym miejscu z wodą, a w tym roku jest, nadal to nie jest dużo, ale bo był ten okres na wiosnę suchy, później już tak jak zboża się zaczęły kłosić, gdzieś tak od połowy maja do połowy maja to było znów bardzo sucho. I później zaczęły padać deszcze. I tak ogólnie to jest tego, no tak, gdzie tutaj stoimy, to tak spadło w ciągu miesiąca 60, no, chyba 2 litry. Ale na całym polu, czy? Nie, opady ze stacji. Ale wiecie, tydzień temu przeszła taka burza, że u nas, przez naszą wieś i sąsiednio, spadło w jednym czasie. Tam niektórym, bo to zmieniało się, 50 litrów. Także w tym u mnie, tu gdzie mieszkam, no to jest 112 litrów. Bardzo dużo. A tutaj no to już jest dużo mniej. To, do czego ja jeszcze dążyłem, to mówiłeś mi przed nagraniem jeszcze o tym, że z jednej część pola miałeś naprawdę duży opad i im dalej w tamtą stronę ten opad był zdecydowanie mniejszy, nawet spadający do 3 litrów, tak? No tutaj było ze 30, a tam, gdzie kukurydza, już było dużo. No właśnie, dlatego lokalne opady. No ale cóż, no niestety warsztat pod gołym niebem, jak ja to powtarzam. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!